Stefan Pogonowski jest jednym z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej i to właśnie dziś o nim chcę Państwu opowiedzieć. Zapraszam więc na opowieść o polskim bohaterze. Stefan Pogonowski urodził się 12 lutego 1895 roku w majątku Domaniew na ziemi łęczyckiej. Od najmłodszych lat wychowywany był w duchu miłowania ojczyzny i w głębokiej wierze katolickiej. Za zgodą rodziców wyjechał do Tweru, by zdobyć szlify oficerskie. Jednakże tęsknota za domem i ojczyzną była zbyt silna. Prosił więc rodziców o zgodę na powrót do domu. Jego rodzina w tym czasie przeniosła się z Domaniewa do Łodzi. Młody Pogonowski rozpoczął naukę w gimnazjum imienia Mieczysława Witanowskiego. Osiągał bardzo dobre wyniki, ale nie był duszą towarzystwa. Codziennie rano budził się wcześniej i wychodził z domu do szkoły, choć nikt nie wiedział, co jest tego powodem. Dopiero po jakimś czasie jego matka odkryła, że zawsze po drodze do szkoły wstępował do kościoła Świętego Krzyża, aby pokłonić się Matce Boskiej Częstochowskiej i na kilkanaście minut skupić się na porannej modlitwie. W 1914 roku ukończył gimnazjum i wyjechał do Wilna. Tam rozpoczął naukę w wileńskiej szkole Junkrów Piechoty. Osiągnął stopnie chorążego i wysoką trzecią lokatę. Carską szkołę ukończył w 1915 roku w styczniu. Od razu został skierowany na front, jako że trwała I wojna światowa. Służył w 177 i 745 pułku carskiej armii, a podczas działań wojennych na froncie był kilkakrotnie ranny. Za walki z Niemcami pod Rygą został odznaczony rosyjskim orderem i awansowany do stopnia porucznika. Po opuszczeniu szeregów obcej armii Stefan Pogonowski w styczniu 1918 roku w Mińsku wstąpił do 1 Korpusu Polskiego w Rosji, dowodzonego przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego. W związku z nadwyżką oficerów u Dowborczyków początkowo pełnił służbę w Legii Rycerskiej jako szeregowy. Tak wspominał te boje w jednym z listów do rodziny. I oto bolszewicy pierwszemu polskiemu korpusowi wypowiedzieli wojnę. Znów przyszło się wziąć za oręż. Już tu walka była na śmierć i życie. I biłem się nie jako oficer, lecz jako prosty żołnierz z karabinem, nabojami i tornistrem na plecach. Żołnierzy Polaków było bardzo mało, a i ci byli przesiąknięci bolszewizmem. Także na Legię Oficerską cała była nadzieja. A pierwsza nasza Legia składała się wówczas z 60 tylko oficerów. Popaść niewolnikiem w ręce bolszewików to znaczyło umrzeć w męczarniach. Tak na przykład broniliśmy stacji Toszczyce koło Rogaczewa. 60 naszych ludzi odparło 5000 bolszewików. Lecz to ma się rozumieć, było nie wojsko, a banda. Po rozbrojeniu przez Niemców korpusu generała Dowbora Stefan Pogonowski szukał możliwości prowadzenia dalszej walki. W sierpniu 1918 roku w Nowoczerkasku nastąpiło nieprawdopodobne spotkanie Stefana Pogonowskiego z jego bratem Stanisławem, który wcześniej służył w 1., a następnie w 3. Brygadzie Legionów Polskich. Bracia trafili na Kubań i znaleźli się w 4. Dywizji Strzelców Polskich. Po szczęśliwym wydostaniu się z ogarniętą rewolucją bolszewicką Rosji i powrocie do kraju, 4. Dywizja Strzelców Polskich z marszu została skierowana do działań na froncie polsko-ukraińskim. W lipcu 1919 roku porucznik Stefan Pogonowski został mianowany dowódcą 3. Kompanii w 1. Batalionie 28. Pułku Strzelców Kaniowskich. Wyróżnił się w walkach z Ukraińcami, biorąc jeńców i zdobywając broń. Został nawet przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Po zawarciu rozejmu z Ukrainą 28. Pułk Strzelców Kaniowskich obsadził linię demarkacyjną, a pod koniec września został przetransportowany na front litewsko-białoruski. Początkowo do służby garnizonowej w odwodzie. Nową dyslokację oddziału i przerwę w działaniach zbrojnych Stefan wykorzystał na urlop, który spędził w rodzinnym domu, kończąc tym samym 6-letni etap ciągłej służby. Do walki Pogonowski powrócił w czerwcu 1920 roku z powodu sowieckiej ofensywy. W lipcu natomiast pułk, w którym służył, był zagrożony okrążeniem i zniszczeniem. Stefan Pogonowski, walcząc na czele swojego batalionu, poprowadził do ataku pod wsią Chachułki, czym został dostrzeżony przez swoich dowódców.
W czasie dalszego wycofywania się na zachód, pierwszy batalion porucznika Pogonowskiego wyróżnił się w walkach pod Łosiczami, Górynami i Obuchowiczami, biorąc w tym okresie 12 jeńców i zdobywając dwa karabiny maszynowe. W listach słanych z frontu polsko-bolszewickiego do rodziny Stefan Pogonowski narzekał czasami na zszarpane nerwy i ciągłe niebezpieczeństwo ciążące na żołnierzach. Wspominał także o własnych osobistych sukcesach bojowych dostrzeżonych przez przełożonych. Na początku drugiej dekady sierpnia 1920 roku na podwarszawskim froncie nastąpił kryzys polskiej defensywy. Krytyczna sytuacja wymogła konieczność użycia odwodu dowódcy frontu północnego generała Józefa Hallera, który postanowił rzucić do boju o Radzymin 10. Dywizję Piechoty generała Żeligowskiego. W celu obsadzenia miejscowości Kąty Węgierskie w pierwszej kolejności do akcji ruszył batalion porucznika Pogonowskiego, który w trybie pilnym przewieziono miejskimi autobusami z Jabłonny do Kątów Węgierskich. Po północy 15 sierpnia Stefan Pogonowski poprowadził swój oddział w kierunku Mostków Wólczyńskich. Kiedy oddział zbliżył się do pierwszych zabudowań wsi, nagle padły pojedyncze strzały. A po chwili serie z karabinu maszynowego zastopowały całkowicie żołnierzy 1. Batalionu. Porucznik Pogonowski nie spodziewał się w tym miejscu wroga i aby wyjaśnić sytuację, szybko dołączył do czołowej kompanii. Aby zająć Wólkę Radzymińską, należało jednak najpierw zepchnąć bolszewików z zajmowanych pozycji i zdobyć Mostki Wólczyńskie. Szykując atak na wieś i instruując dowódcę 3. Kompanii porucznika Wiesława Zygmunta Chołpskiego co do dalszych działań, porucznik Pogonowski wyszedł na skarpę w celu zlustrowania okolicy. Wtedy ściągnął na siebie karabinowy ogień wroga. Strzały okazały się celne. Porucznik Pogonowski padł, ale zanim skonał, zdążył jeszcze przekazać dowództwo batalionu w ręce porucznika Jerzego Boskiego, dowódcy 1. Kompanii, przestrzegając go równocześnie: pamiętaj, abyś mi ludzi nie wygubił. Następnie wezwał kapelana, by się wyspowiadać. Ostatnim wypowiedzianym przez niego słowem było: iskierka. Tak nazywał swoją narzeczoną.